Jesteś Bogiem cudów, że Ty, Panie, wprowadzasz nas w proroczą perspektywę modlitwy, Panie, w imieniu Jezusa. I to jest naszym przywilejem, że możemy być tego uczestnikiem. Każdy człowiek, moi drodzy, jest powołany do tego, aby modlić się w sposób, w jaki sam Pan Jezus nas powołał. Moi drodzy, kiedy ja modlę się proroczo, ja nic innego nie robię, ale uwalniam Bożą wolę i Boże cele, moi drodzy, dotaczającego nasz świata, życia i ludzi. Moi drodzy, każde Boże dziecko może prorokować z Bożego tronu do różnych spraw w swoim życiu. Ja wierzę, że tak jak Słowo Boże mówi, każdy z nas ma prorocze DNA. Posiada fizyczne każdy z nas DNA określające jego fizyczne cechy i funkcje oraz każda osoba wierząca, zrodzona z Ducha Bożego, ma tak zwane duchowe DNA, które determinuje jego duchowe funkcjonowanie. Słowo Boże mówi, odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa w nas. W Ewangelii Jezus wyjaśnia, że my musimy być zrodzeni na nowo, żeby wejść do Bożego Królestwa. Co tak naprawdę oznacza termin zrodzić się na nowo? Słowo narodzić użyte w Ewangelii Jana 3:3 to tak naprawdę oznacza, moi drodzy, słowo genao, mający się narodzić bądź zrodzić lub być źródłem czegoś. Amen. My w sobie mamy źródło Jezusa Chrystusa. I my, każdy z nas ma być źródłem czegoś, to znaczy Jezusa dla innych. Amen. I od tego greckiego terminu pochodzi angielskie słowo gen. W momencie, gdy narodziliśmy się na nowo, przyszliśmy do wiary w żywego Boga, w Jezusa Chrystusa. Inaczej staliśmy się nosicielami kodu genetycznego samego Boga. To znaczy, że DNA samego Boga żyje w nas. To jest niesamowite. Narodzić się z Boga oznacza przyjąć naturę, funkcję oraz charakter Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków zaczyna się wyjaśnieniem. Przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, a ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Oznacza to, że Jezus był ostatnią wyrocznią, poprzez którą Bóg objawił tajemnicę swojej woli. W Chrystusie otrzymaliśmy pełną i kompletną mądrość Bożego Słowa. Jezus jest napisany, jest ucieleśnieniem Słowa Bożego. Jeżeli Jezus mieszka w nas przez Ducha Świętego, oznacza to, że zamieszkuje w nas też prorocze Słowo Boże. Moi drodzy, Biblia mówi w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Poprzez Jezusa Bóg powołał do życia nowe stworzenie, które wcześniej nigdy nie istniało. Określa je grecki termin kainoktizis, oznaczający coś, kogoś nowego rodzaju, niespotykanego, o czym się wcześniej nie słyszało. Ci z nas, którzy narodzili się z Jezusa, stali się nowym stworzeniem posiadającym naturę i charakter Jezusa. Do naszego wnętrza otrzymaliśmy proroczą naturę Jezusa, a dzięki niej mamy zdolność i możliwość powoływania rzeczy do istnienia przez Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, nikt z nas nie potrzebuje jakiegoś tytułu czy stanowiska w hierarchii Kościoła, aby prorokować. Ponieważ Słowo Boże mówi, zrodzony z Ducha Bożego jest napisany naród proroczy, kapłański. Amen. Naród wybrany. Więc
W każdym momencie, kiedy my się modlimy, my tak naprawdę oczekujemy, że Duch Boży będzie przychodzić z objawieniem do naszego życia. I na tej podstawie objawienia proroczego my będziemy się modlić i zawsze będziemy się skutecznie modlić, jeśli to jest objawienie od Boga. W chwili, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, stałeś się uczestnikiem tego samego Ducha, który wskrzesił Chrystusa z martwych. W tym momencie narodziłeś się, aby prorokować. Kiedy ja rozważam to w swoim sercu, że ja mam tego samego Ducha, który aż wskrzesił Chrystusa z martwych, to mogę tylko powiedzieć amen. Amen. I dniami, miesiącami, latami dziękować Bogu. Amen. Amen. Że ja Go mam. Że ja Go posiadłam z łaski Bożej. Amen. Kiedyś pewne małżeństwo wierzących doświadczali duchowej i fizycznej stagnacji w swoim życiu. Rozpoznawali, że jest to pewnego rodzaju duchowy atak. Ale w tamtym czasie brakowało im świadomości demonicznych, duchowych sił działających wokół nich. Pewnego dnia żona zapytała swojego męża, często rodzaj żeński jest bardziej aktywny, czy oni mogą się razem modlić. Mąż był już zmęczony kolejnymi próbami i doświadczeniami, które przechodził w swoim życiu. Ale żona go tak wspaniale zachęcała, żeby jednak, jak Słowo Boże mówi, nieustannie się modlić, bez przystanku się modlić. Amen. Amen. Zdawali sobie sprawę, że ta duchowa presja, pomimo że starali się robić różne rzeczy, to co Słowo Boże mówi, ona ich nie omijała. Wręcz oni coraz bardziej stawali się osłabieni. Fizycznie już stawali się osłabieni. Moi drodzy, i czasami wtedy człowiek, i wiele razy, kiedy nic się nie dzieje, bo się modlisz i modlisz się i dalej się modlisz i jeszcze się modlisz i się nic nie dzieje. Więc jej mąż był naprawdę zniechęcony, ponieważ nie widział, że te modlitwy naprawdę przynoszą skutek. Ale zgodził się z żoną, że dobrą rzeczą jest się modlić. I dobrą rzeczą jest w małżeństwie się modlić, jeżeli oboje się modlą raz. Wiele razy, kiedy modlę się za ludzi, Duch Boży porusza tę kwestię, że dobrze się razem modlić, jeśli małżonkowie są wierzący. Amen. Więc on zgodził się z nią i zaczęli się modlić. I kiedy zaczęli się modlić, jego żona miała wizję pajęczyny, która otaczała ich dom w wymiarze duchowym. A w tej sieci, tej pajęczyny, tkwiły wszystkie rzeczy, o które wierzyli Bogu, a włączając samochody, finanse i zasoby, a z których zostali okradzeni. I kiedy żona, która miała tą wizję, zaczęła opowiadać, mąż jako kapłan zaczął prorokować przeciwko tym wszystkim rzeczom, które zostały im okradzione i nakazywać, aby ucisk, w których wróg ich trzymał, moi drodzy, odszedł. Wróg, który trzymał ich błogosławieństwa, który ich osłabiał, żeby odszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiesz, modlitwa ma zupełnie inny aspekt, jeśli przychodzi objawienie prorocze. Amen. I wtedy, kiedy on się modlił od razu, a potem uwolnił to, co zostało zabrane w imieniu Jezusa, zachęcam was do przesłuchania nauczania, związywanie, rozwiązywanie. Wtedy, moi drodzy, nastąpił duchowy przełom. Bo tam, gdzie jest duch proroczy, jest obecny Jezus. Tam, gdzie jest objawienie prorocze, tam jest Jezus. Tam jest Jego namaszczenie, które łamie też jarzmo. Amen. To jest zupełnie inny charakter modlitwy. Moi drodzy, i wkrótce po tym żona zobaczyła, że te wszystkie rzeczy, które znajdowały się w tej sieci, zaczęły się materializować w ich życiu, moi drodzy. To znaczy zostawały im oddawane. Moi drodzy, co by było, gdyby żyli w takiej postawie serca, że Bóg
będziemy na Niego czekać, coś zrobi. Albo, że Bóg w swoim czasie coś zrobi. Ale Słowo Boże mówi, że to człowiek wierzący ma egzekwować to, co bezprawnie mu zostało zabrane. Amen. Hebrajskie słowo tłumaczone jako proroctwo to jest słowo naba. Oznacza powodować, wywoływać pod wpływem boskiego ducha. Amen. Tu dosłownie chodzi wypowiadanie słów pod wpływem Ducha Bożego. Amen. A tam, gdzie jest Duch Boży, amen, tam jest święte namaszczenie. Jako wierzący nie żyjemy w trwałej i niezmiennej rzeczywistości. Jeżeli możemy ją zobaczyć, możemy też ją zmienić poprzez modlitwę proroczą. Bo nam już została dana zdolność do tego rodzaju modlitwy. Za każdym razem, kiedy ja się modlę, ja pobieram z proroczej rzeki, moi drodzy, rzeczy, które tam się znajdują. Amen. Rzeczy proroczej rzeki, która jest w nas, ponieważ źródło, sam Bóg jest w nas. Amen. Dlatego Biblia mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Amen. Rzeki tutaj, to słowo przetłumaczone, to jest patamos, oznaczające rzekę, potok, powódź. Innymi słowy, jest w nas nadnaturalny strumień, który ma moc ogarnąć każdą dziedzinę twojego życia Bożą obecnością. Jak wróg działa? Jest napisane, jak potop przychodzi. Amen. Jak rzeki wezbrane. Wiele razy znienacka. Ale tutaj Słowo Boże mówi, że my też mamy rzekę w sobie. Amen. Kiedy ja uruchamiam poprzez wypowiadane słowo prorocze, które jest zgodne z wolą Bożą. Amen. Objawione słowo prorocze. Wtedy ten strumień wody rzeki żywej, te słowa wypowiadane przeze mnie, one są kontratakiem na atak wroga na moje życie. Amen. I Boża rzeka zawsze ma większą moc niż powódź rzeka wroga. Amen. Ona ją wypiera, moi drodzy, z naszego życia. I w ten sposób ja ustanawiam Boże Królestwo. Dlatego, że każdy z nas został do tego powołany. Amen. Aby nie ulegać powodzi, ale przez powódź rzekę Ducha Świętego wypierać wszelkie zamysły, zamiary i działania wroga. Jan mówi, Ewangelia, że wewnątrz nas jest rzeka, a nie studnia. Rzeka, moi drodzy, zawsze wypływa ze źródła. Jezus jest źródłem płynącej w nas rzeki. Jezus jest źródłem nieograniczonej mocy proroczej każdego wierzącego. Im bardziej człowiek Boży jest świadomy Jego obecności w jego życiu, tym swobodniej ten proroczy potok będzie płynął w nas i poprzez nas. Bo rzeczy w Bożym Królestwie dzieją się przez wiarę. Amen. Kiedy ja o tym myślę, ja nie wiem, jak jest z tobą, ale mnie to bardzo ekscytuje. Jest rozróżnienie pomiędzy urzędem proroka a proroczą naturą. W Koryntiach Biblia mówi, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, moc czynienia cudów, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. W tym wersecie dotyczy to urzędu proroka. Ale osoba, która poruszona przez Ducha Bożego, jest tym samym jego organem lub rzecznikiem, uroczyście ogłasza ludziom to, co otrzymała, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości poprzez inspirację, szczególnie odnośnie celów i Królestwa Bożego oraz zbawienia ludzkości. Amen. Moi drodzy, to jest ta osoba. To jest ta osoba prorocza. Ale nie każdy jest powołany na urząd proroka. Przez to, co Słowo Boże mówi, widzimy, że do urzędu ludzie są wybierani przez Boga, które mają osoby posiadające specjalne od Boga obdarowanie w tym kierunku. Ale
Każdy wierzący ma proroczą naturę. Amen. Co jest wynikiem zamieszkującego w nim Ducha Świętego. Czyli każdy wierzący jest powołany do modlitwy, do usługiwania, do widzenia rzeczy z proroczej perspektywy. Czy możesz powiedzieć amen? Nie powinniśmy akceptować rzeczy takimi, jakimi nam się wydają w sferze naturalnej. Ponieważ wiemy, że jest więcej niż to, co nasze oczy oglądają. Za każdym razem, gdy podchodzimy do Boga, czy to z powodu własnych potrzeb, czy w imieniu innych, mamy działać w naszej proroczej naturze. Pewien człowiek wiele lat modlił się, aby nadnaturalnie doświadczył Jezusa Chrystusa, miał ponadnaturalne doświadczenie z Jezusem. I pewnej nocy przyszedł Pan Jezus do niego. Poczuł się w duchu, jakby był przed nim nagi, to znaczy totalnie obnażony. Ponieważ Słowo Boże mówi, że przed Bogiem nic nie można ukryć. Tak jak Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Nie musiał do mnie nic fizycznie mówić słyszalnym głosem, powiedział w swoim świadectwie. Ponieważ poprzez Ducha Bożego wiedziałem, co on mówił. Prawie byłem w stanie czytać mu w myślach. Bardzo trudno było mi opisać to zjawisko. Kiedy stałem w podziwie, Jezus zrobił coś dla mnie niewyobrażalnego. Sięgnął za nadrze swojej szaty i wyciągnął swoje serce, a następnie przysunął je bliżej mnie. W żadnym wypadku nie było to coś ohydnego, ale wspaniałego. Kiedy spojrzałem w jego serce, zobaczyłem narody ziemi. Była tam każda grupa, plemię i język. Im dłużej patrzyłem na serce Jezusa, tym bardziej byłem przytłoczony Bożymi emocjami. Zacząłem płakać. Wiedziałem, że jego serce było złamane z powodu kondycji społeczeństwa. Było zranione bólem i rozpaczą odczuwanymi przez ludzi. Nawet więcej, było złamane złymi obrazami jego samego. Wtedy Jezus powiedział do mnie: ludzie wierzą, że to ja powoduję ich ból, ale przecież umarłem, żeby oni byli wolni. Przecież ja jestem ich uzdrowicielem. Po tym doświadczeniu czułem się bardzo dotknięty i zastanawiałem się, jak niewielu wierzących naprawdę wie, co jest w sercu Boga. Czy możesz sobie dzisiaj wyobrażać, że jesteś zdolny regularnie docierać w modlitwie do serca Boga? Bo kiedy wiemy, co leży Mu na sercu, możemy zawsze modlić się z pewnością, iść do tronu łaski, z odwagą, ponieważ ja wiem, zostało mi tu pokazane, co jest w Jego sercu. Każdym razem, kiedy rozważasz, medytujesz nad Słowem Bożym, Słowo jest Bogiem, to tak jakbyś zaglądał do serca samego Boga, co On chce przez to Słowo do ciebie powiedzieć. Moi drodzy, bo Bóg zaprosił nas do spoglądania w Jego serce, do zobaczenia, czego Bóg naprawdę pragnie dla swojego ludu. I potem ten człowiek zaczął się modlić: Panie, pozwól mi spojrzeć w Twoje serce, żeby zobaczyć potrzeby Twojego ludu. Wbrew powszechnym opiniom, Bóg jest zainteresowany każdym aspektem naszego życia. Obchodzi go nasze zdrowie, obchodzą go nasze finanse, obchodzą go nasze dzieci, a nawet jakim samochodem jeździsz. Czy trzeba nowy samochód, Basiu? Poprzez modlitwę proroczą my go zapraszamy, aby on wywierał wpływ na różne dziedziny naszego życia, ponieważ on jest dżentelmenem. On potrzebuje naszego zaproszenia. Moi drodzy, wiele razy dzieci Boże mają nawyki, Boże nawyki, że zanim idą do pracy czy do szkoły, modlą się. Amen. Kiedyś pewien człowiek podzielił się świadectwem, że w większości przypadków, kiedy modlił się do Boga, nie prosił Boga o jakieś konkretne błogosławieństwo, ale żeby włożył mu różne duchowe rzeczy do jego wewnętrznego człowieka.
to, co jest w jego sercu. Aby on się modlił. Amen. Żeby Bóg mu pokazywał nawet szczegóły dotyczące ludzi, różnych sytuacji, sprawy, które Bóg ma w sercu i jest nagląca szczególnie potrzeba, żeby się modlić. Nawet ostatnio, jak usługiwałam w Londynie, w pewnym momencie głos mi się załamał, bo zobaczyłam, miałam wizję Pana Jezusa. Zobaczyłam Go, że płakał, amen, płakał nad stanem tego kościoła. Przez parę minut nie byłam w stanie nic powiedzieć. Nie jestem z osób, które bardzo łatwo płaczą, amen, ale kiedy przychodzi Duch Boży, nie jestem w stanie się opanować. Widzisz, Bóg chce, żeby każdy z nas miał ponadnaturalny wgląd w sytuacje, okoliczności, rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, w kościele, w państwie, w mieście. Podczas modlitwy jednemu człowiekowi Bóg pokazał szczegółowo pewną osobę. Po jakimś czasie on spotkał tę osobę i przekazał jej słowo od Boga. I to było niesamowitym błogosławieństwem. Bo właśnie Słowo Boże mówi, że mamy usługiwać jeden drugiemu. Przekazywać to, co Bóg do nas mówi. Moi drodzy, ta kobieta, moi drodzy, nie zajmowała żadnego urzędu w kościele. Ale miała ducha proroczego, miała ducha Bożego. Amen. Moi drodzy, wiele razy doświadczała Bożego dotyku. Moi drodzy, zarówno ludzie w służbie pełnej, jak i nie, mają tego samego ducha i tą samą otwartość samego Jezusa na to, aby uczynić nas narzędziem w Jego ręku. Słowo Boże mówi, głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Duch Święty jest gotowy i codziennie chce dawać nam Boży wgląd w modlitwie. Amen. Dawać nam Boże rozwiązania, moi drodzy. Moi drodzy, czego oko nie widziało, moi drodzy. W pewnym sensie niektórzy twierdzą, że wola Boża jest w pewnym sensie tajemnicą. Jednakże nie dostrzegają dalszego wersetu. Albowiem nam to Bóg objawił przez Ducha Świętego. Amen. Bóg chce nam objawiać Jego tajemnice przez Ducha Świętego. On chce używać modlitwy, aby pokazywać nam rzeczy, które mają dopiero się wydarzyć. Bo następny werset biblijny mówi, Duch bada wszystko. I również, moi drodzy, odnośnie modlitwy. Słowo bada jest tłumaczeniem greckiego słowa eraunao, oznaczającego badać, analizować. Innymi słowy, Duch Święty bada umysł i serce Boga, a następnie udziela wierzącemu mądrości, objawienia i wglądu. Jak wspaniałemu Bogu służymy. Amen. Kiedy wstawiamy się z interpretacji Ducha Świętego, dosłownie zapraszamy niebo, żeby nawiedziło ziemię. Moi drodzy, my możemy operować w nadnaturalnym wymiarze każdego dnia poprzez częste przebywanie z Duchem Świętym, jak tylko to jest możliwe. Kiedy modlimy się świadomie i konsekwentnie, wchodzimy w cudowną moc Boga. Gdyby wierzący naprawdę znali głęboką moc modlitwy, uczyniliby z niej swój codzienny priorytet. Jeżeli rzeczywiście rozumiemy to, że modlitwa może zmienić nasze przeznaczenie, będzie to przyciągać nas do tego, aby modlić się samemu z innymi, ale również przyciągać innych do nas, aby dołączyli się do modlitwy. Amen. Pewnego dnia pewne małżeństwo modliło się o Kościół. Szukali Bożego prowadzenia w sprawie rozwoju służby. Bóg powiedział im, żeby głosili Ewangelię w pewnej dzielnicy, w pewnym mieście, w tym mieście. Oni zrobili dokładnie to, co Duch Święty im powiedział. A w następną niedzielę nie mieli wystarczająco miejsca, gdzie pomieścić nowe osoby. Amen.
Co to znaczy podążanie za wytycznymi Ducha Świętego, który daje nam wgląd, moi drodzy, który daje nam możliwość gwałtownego wzrostu naszej służby. Bo ci, Słowo Boże mówi, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Amen. Moi drodzy, kiedy mamy wewnątrz naturę proroczą, to potrzebujemy skorzystać z tej natury, aby oglądać Boże cuda w naszym życiu, które będą się manifestować. Bo Słowo Boże mówi, trzeba zrobić krok wiary, żeby rzeczy zobaczyć. Moi drodzy, ja nigdy nie zgadzam się i nie przyjmuję żadnych ograniczeń i barier, które Bóg wróg chce albo próbuje umieścić w moim życiu. Myślę, że jesteśmy tej samej myśli. Amen. Moi drodzy, Biblia przedstawia nam zupełnie inny obraz. To nie ma nic w związku z tak zwaną bezsilną religią, moi drodzy, która wielokrotnie możemy widzieć i również w naszej kulturze. Ja wierzę, że my mamy łaskę i możliwość, moi drodzy, aby odnosić zwycięstwa, a nie porażki. Moi drodzy, aby mieć panowanie nad grzechem przez Chrystusa i nad strachem, a nie bać się. Amen. Słowo Boże mówi, bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my mamy umysł Chrystusa. Amen. Greckie słowo tutaj przetłumaczone, umysł, to nous, oznaczające zdolność postrzegania i zrozumienia, odczuwania, osądzania, pod Bożą inspiracją, jaką miał Chrystus. Mamy umysł Chrystusa. I to jest ta głęboka prawda. Jezus chodził w idealnej wspólnocie z Ojcem, każdego dnia swoje służby. Jego służba, moi drodzy, była pełna Ducha Świętego. Amen. On był nasycony Duchem Świętym. On powiedział, Duch Święty nade mną. Amen. Ale ty masz tego samego Ducha Świętego, który miał Chrystus. Amen. Moi drodzy, jest ważne, co my postrzegamy i jak my rzeczy postrzegamy. Amen. Moi drodzy, ja mam wierzyć w to, co Bóg mi mówi, co mi objawia, a nie w tą rzeczywistość, którą ja widzę. Amen. Ja mam odnawiać Słowem Bożym swój umysł. Kiedy medytuję ustawicznie, rozważam Słowo Boga, ja rozwijam umysł Chrystusa w sobie i przyjmuję perspektywę nieba. Moi drodzy, posiadanie umysłu Chrystusowego, moi drodzy, to nie jest coś, co ma dopiero nastąpić. To się już dokonało. Tylko my mamy w sobie to rozwijać. Amen. Moi drodzy, chcę, żebyś dzisiaj zrozumiał, jak może twoje życie się zmienić, kiedy uznasz, że masz umysł Chrystusa. On nie miał ani jednej modlitwy bez odpowiedzi i nigdy nie wątpił, że Ojciec go słyszy i akceptuje. Chrystus stwierdził w Ewangelii Jana, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. A ja wiem, powiedz, że mnie zawsze wysłuchujesz. Amen. Bo umysł Chrystusowy to jest mentalność zwycięzcy w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyjmujesz prawdę, że jest w tobie umysł Chrystusa, będziesz się wtedy modlić wiarygodnie i z odwagą. Jeżeli nauczymy się myśleć inaczej, będziemy inaczej się modlić. A kiedy będziemy inaczej się modlić, tak jak Chrystus, zobaczymy inne rezultaty. Amen. Moi drodzy, nie będziemy modlić się w ten sposób, jeżeli to jest Twoja wola. Amen. Ale będziemy dziękować z wyprzedzeniem i przez wiarę. Pewni, że to jest wola Boża, bo tak Słowo Boże mówi. Amen. Bo tak do nas Bóg powiedział. Amen. Pewni, że On nas słyszy. Zgodnie z Biblią, moi drodzy, jesteśmy tacy, jaki jest nasz sposób myślenia. Jak człowiek myśli w swoim sercu, jest napisane, on taki jest. Przypowieści Salomona 23:7. Jeżeli Ola myśli o sobie, że jest piękna, amen, ona taka jest. Amen. A jeśli Beata myśli o sobie, że ma wszystkiego pod dostatkiem, to tak jest. Amen. Wiele członków modli się w kościele z pozycji ofiary.
Moi drodzy, a my jesteśmy już zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Amen. To nie znaczy, że my nie będziemy przechodzić kryzysu w naszym życiu. Ale my nie nazywamy się chrześcijanami kryzysu. Amen. My się nazywamy dziećmi Bożymi. Moi drodzy, my nie pozwolimy, aby wydarzenia i okoliczności kontrolowały naszym życiem. Moi drodzy, aby osłabiały nas w modlitwie. Bo wiele ludzi, kiedy wszystko jest w życiu w porządku, modlą się, modlitwy tych osób są przyjemne. Ale kiedy pojawia się jakaś burza albo inny rodzaj próby, bardzo siebie gorączkują. Amen. Moi drodzy, wiele razy my tacy byliśmy. Popatrzcie na tą historię uczniów, kiedy byli w łodzi z Jezusem, a dookoła rozpątała się silna burza. I zarwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi. Tak, iż łódź się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Co takiego wiedział Jezus, a czego nie widzieli Jego uczniowie? On wiedział, że Bóg jest wszechmocny. I dlatego miał władzę nad burzą. Amen. Wiedział, że Ojciec jest z Nim i za Nim. Amen. To zrozumienie wpłynęło na reakcję Jezusa wobec wiatru i fal. Zamiast zapytać, dlaczego natknęli się na burzę, On po prostu powiedział: umilknij, ucisz się. Jezus wiedział, że nic nie miał prawa ani pozwolenia, aby zakłócić Jego idealną relację z Ojcem. Tak samo powinno być w naszym przypadku, że my powinniśmy wiedzieć, że nic nie może zakłócić naszej relacji głębokiej z Jezusem. Powiedzieć każdej burzy powinniśmy, wywołanej przez chorobę, ubóstwo, strach, żeby umilkła w imieniu Jezusa. Amen. Powiedz: każda burza w moim życiu ma umilknąć, uciszyć się w imieniu Jezusa. Każda choroba w moim życiu ma uciszyć się, umilknąć w imieniu Jezusa. Każdy brak w moim życiu ma umilknąć, uciszyć się w imieniu Jezusa. Każdy strach w moim życiu ma umilknąć, ma uciszyć się w imieniu Jezusa. Kiedy troski życia grożą, że Ciebie przygniotą, uwolnij poprzez modlitwę, moi drodzy, Słowo Boże, prorocze, i odrzuć tą burzę wywołaną przez wroga. Moi drodzy, dlatego że każdy z nas jest powołany do tego, aby stąpać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic nam nie zaszkodzi. Będziemy dalej kończyć następnym razem, a na koniec pomodlę się z Wami modlitwą. Amen. Mogę poprosić brata? Mhm. Dalej będziemy kontynuować na temat ducha wstawiennictwa proroczego, ale dzisiaj chciałabym już zakończyć i pomodlić się: Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Przestań zabić. Dziękuję Ci za to, kim jesteś i za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że ja mam umysł Chrystusowy. Amen. Że ja działam zgodnie z myślą Chrystusową. Amen. Boże, ja dlatego wypieram wszelkie bariery w imieniu Jezusa. Wypieram wszelkie bariery ciszy. Boże, w imieniu Jezusa i przeszkody. W imieniu Jezusa Chrystusa w moim umyśle. Amen. Mój umysł działa idealnie. Moje myśli są myślami Ducha Świętego. Poddaję każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. A mój umysł odnawia się
przez Słowo Boże. Mam Bożą postawę w moim umyśle, a negatywne myśli nie kontrolują mnie. Przez cały czas myślę o tym, co dobre. O wierności i zaopatrzeniu Jezusa Chrystusa i Jego miłości i dobroci. Mój umysł przyjmuje Słowo Boże i Jego myśli, które działają na moje życie i otaczające mnie osoby. Nie mogę już myśleć negatywnie, ponieważ mój umysł jest zaabsorbowany dobrocią Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, że mój umysł jest Tobie całkowicie poświęcony. I ogłaszam te rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.